Nie jest łatwo, gdy dowiadujemy się, że ktoś z naszych najbliższych odchodzi, ale jest ogromnie ciężko, gdy okazuje się, że nie wykorzystaliśmy okazji, by się z nim pożegnać. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, miesiąc listopad, oktawa uroczystości Wszystkich Świętych, codzienne nawiedzanie cmentarzy, by uzyskiwać odpusty dla naszych zmarłych, jakoś nastrajają nas, by ten temat śmierci, temat odchodzenia jeszcze raz poruszyć. Dzisiaj świadectwo pewnego młodego mężczyzny, który, jak sam potem powiedział, zmarnował okazję, czy nie wykorzystał okazji, by pożegnać się ze swoimi najbliższymi. Właściwie pożegnać się ze swoim odchodzącym ojcem. Nie rozumiał słów taty, nie potrafił odczytać tego, co chce przekazać mu między wierszami. Zresztą, co będę długo opowiadał o tej dzisiejszej historii, posłuchajcie proszę. A dzisiejsze opowiadanie zaczerpnięte jest z książki Balsam dla duszy. Wracam do domu, do Danii, synku. Pamiętaj, że bardzo cię kocham. Moja ostatnia rozmowa telefoniczna z ojcem trwała z pół godziny. To, że wraca do domu, że mnie kocha, powtórzył w tym czasie chyba 7 razy, ale nie odbierałem wtedy na właściwej częstotliwości. Słyszałem jedynie słowa, nie ich treść, a już na pewno nie rozumiałem wiadomości, którą miały mi przekazać. Byłem święcie przekonany, że mój tato dożyje setki, jak jego brat, który zmarł w wieku 107 lat. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo cierpiał po śmierci mojej matki i w głowie mi się nie mieściło, że może czuć się nieznośnie samotny, tym bardziej, że większość jego przyjaciół opuściła już ziemski padł. Nieustępliwie dopominał się o wnuki, które mógłby rozpieszczać, a ja byłem zbyt zajęty, by usłyszeć, co mówi naprawdę. Ojciec nie żyje. Wysapał Brian, mój brat, wpadając do mnie znienacka. Brian jest niezwykle bystrym prawnikiem, obdarzonym nieprzeciętnym dowcipem. Nie należy się więc dziwić, że potraktowałem jego słowa jako żart i zastygłem w oczekiwaniu na puentę. Puenty nie było. Zmarł w tym samym łóżku, w którym przyszedł na świat, w Roskeldi. Brian ciągnął dalej. Zakład pogrzebowy zobowiązał się dostarczyć jego ciało jutro. Musimy zająć się pogrzebem. Zamurowało mnie. Nie tak to miało wyglądać. Gdybym wiedział, że to ostatnie dni taty, wybrałbym się razem z nim do Danii. Jestem w końcu wyznawcą zasady, że nikt nie powinien umierać samotnie. W chwili przejścia z jednej realności w drugą, ktoś ukochany powinien trzymać nas za rękę i dodawać otuchy. Gdybym tylko zechciał wówczas wsłuchać się w jego słowa. Gdybym tylko zechciał wsłuchać się w głos istnienia. Mogłem być przy nim. Kiedy mówił o swoim powrocie do domu, dawał mi znak, lecz ja go przegapiłem. Byłem przygnębiony, przygnieciony żalem i wyrzutami sumienia. Dlaczego nie byłem z nim, kiedy mnie potrzebował? On zawsze był przy mnie. Gdy miałem 9 lat, każdego ranka o 5 nad ranem, po powrocie z 18-godzinnej zmiany w piekarni, budził mnie, drapiąc łagodnie po plecach swymi silnymi, atletycznymi rękami i szeptał: czas wstawać, synku. Zanim zdążyłem się ubrać, w koszyku przy moim rowerze czekały już poukładane gazety, które miałem rozwieść. Wspomnienie jego dobroci wciąż wyciska łzy z moich oczu.
Kiedy postanowiłem brać udział w wyścigach rowerowych, co wtorek wieczorem zawoził mnie do oddalonej o 18 km Kenosha, Wisconsin, bylebym mógł wystartować. Czekał na mnie na mecie. Gdy przegrywałem, tulił mnie i pocieszał. Gdy wygrywałem, obaj wpadaliśmy w szał euforii. Towarzyszył mi też we wszystkich prelekcjach, jakie wygłosiłem w Chicago. Uśmiechnięty wsłuchiwał się w moje słowa i z dumą powtarzał każdemu, kto siadł obok niego: to mój chłopak. A ja tak odpłaciłem za jego dobroć. On zawsze był przy mnie, ja go zawiodłem. Moje serce przepełniała gorycz. Czy mam prawo udzielać rad? Jeśli tak, pamiętajcie, by nieustannie, nieprzerwanie okazywać miłość tym, których kochacie, i modlić się, by było wam dane uczestniczyć w owej świętej chwili, kiedy ze świata materii życie wkracza w świat ducha. Bowiem doświadczając śmierci najbliższych naszemu sercu, sami przenosimy się w inny wymiar istnienia. Tak, moi drodzy, odchodzenie najbliższych to zawsze bardzo trudny temat. Ci, którzy już to przeżyli, wiedzą, o czym mówię. Ja jeszcze tego nie doświadczyłem. To wszystko jeszcze przede mną. Natomiast to, co ważne i co tak bardzo mnie dotknęło w tym świadectwie młodego człowieka, to takie przekonanie, że nikt nie powinien umierać samotnie. W chwili przejścia z jednej realności w drugą, ktoś ukochany powinien trzymać nas za rękę i dodawać otuchy. To jest piękne, kiedy odchodzi się z tego świata w obecności najbliższych, w obecności ukochanych. Kiedy odchodzi się z tego świata w takim poczuciu miłości, w poczuciu bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, chociaż wiemy, że niekiedy odchodzenie niektórych osób jest bardzo trudne, bardzo bolesne. Dokonuje się ono w szpitalach, w hospicjach, bo sami nie jesteśmy już w stanie pomóc naszym chorym, odchodzącym przyjaciołom, rodzicom, krewnym. Ale nawet jeżeli to odchodzenie jest niekiedy tak bardzo trudne i niekiedy tak bardzo bolesne, może warto sobie wziąć do serca tę radę, którą autor dał na samym końcu. Posłuchajmy jej jeszcze raz. Czy mam prawo udzielać rad? Jeśli tak, pamiętajcie, by nieustannie, nieprzerwanie okazywać miłość tym, których kochacie, i modlić się, by było wam dane uczestniczyć w owej świętej chwili, kiedy ze świata materii życie wkracza w świat ducha. Bowiem doświadczając śmierci najbliższych naszemu sercu, sami przenosimy się w inny wymiar istnienia. Tajemnica śmierci. Z jednej strony groza, niepewność, smutek, żal po tych, którzy odeszli, a z drugiej strony my jako ludzie wiary wciąż żyjemy nadzieją. Żyjemy nadzieją, żyjemy pewnością, że życie nasze się nie kończy, ale się zmienia i że ci nasi zmarli, którzy już odeszli, tak, którzy przeszli ze świata materii w świat ducha, że oni są tam szczęśliwi, że oni na nas czekają, że są pełni miłości i nie mogą się już doczekać, kiedy my tam do nich dołączymy, kiedy nasza miłość też już się wydoskonali, kiedy przejdziemy drogę naszego życia, kiedy, jak to mówią niektórzy obrazowo, ta świeczka tutaj, płonąca na ziemi, wypali się do końca, a tam, w niebie, już nie potrzeba będzie lampy. Wielokrotnie o tym mówimy w czasie komplety. Nie potrzeba tam światła lampy, światła słońca. Sam Pan Bóg będzie nam świecił. Światłość wiekuista. Tak, tam będzie wiekuiste szczęście. I tego wiekuistego szczęścia i wam, i sobie, i naszym najbliższym, za których
w tym czasie w sposób szczególny się modlimy, życzę. A za chwilę zapraszam na modlitwę, na zakończenie dnia, na kompletę. Na dzisiaj to koniec. Życzę wszystkiego dobrego. Pokój, dobro, spokojnej, błogosławionej nocy.